Siemanko wszystkim. Jest czwarta rano, po czwartej, około piątej. Więc zastanawiacie się, co ja tutaj robię o tej godzinie. Więc tak, po pierwsze, wiadomo, pasja, zdjęcia. Tam, taka mgiełka fajna, tam będzie. Będzie ciemno. Dziś postanowiłem się znowu wybrać na zdjęcia. Znowu na wschód słońca. Wziąłem swój kombinezon, aparat, plecak, statyw, parę filtrów. Ale tu jest mega. Mega, mega, mega. A jeszcze jak mi tu słońce wyjdzie, to już w ogóle będzie burza mózgu. Tak czułem, że będzie mgła. Wczoraj przeglądałem pogodę i mówię, jak jest deszcz i wyjdzie słońce, ziemia nagrzana. Wiadomo, efekt. Patrzcie na to. Po długości mam caluteńką mgłę. Ostatnim razem, jak to fotografowałem, to nie było tej sprytnej kukurydzy. W ogóle nic nie było, było gładkie jak czoło pole. I teraz mamy kukurydzę, więc nie uda mi się zwierzynę wypatrzyć. Lornetka mi chyba nie będzie już potrzebna, ale dmucham na zimne. Z obiektywu wziąłem dzisiaj standardowo. No, jakieś żyjątko martwe. Sigma 70-200. Światłem 2.8 stałym. Do tego 135 Sigma ze światłem 2.8. Manualne szkło. Bardzo fajne do takich delikatnych kadrów. Tam było. O, mamy żyjątko. Dziki. Dwa dziki były. Szybko. Dobra, wracając do obiektywów. Sigma 70-200, Sigma 135, no i 24-50 Nikora z autofokusem do takich szerszych planów. Puszka standardowo Nikon D610, od którego dalej się nie mogę oderwać. Zestaw filtrów szarych. Byłoby na tyle chyba ze sprzętu. Nie będę tam konkretnie wyszczególniał. Więc tak. Dotarłem, docieram powoli do drogi, która wydaje mi się ciekawa. Ciekawa pod względem tym, że mamy na końcu drogi fajną mgłę i generalnie tej końca tej drogi nie widać. Nie wiem, co z tym słońcem niby ma być. Zresztą tutaj może troszeczkę nie widzicie, jak wideo troszeczkę przyciemnie w programach, to ukaże wam się fajne czerwone niebo.
Już jestem mokry. Kurczę, nie myślałem, że będzie taka duża kukurydza. Wszystko mi przesłania. Zero zwierzyny. Koniec. Jedyna zwierzyna, to jaka napotkana chyba przeze mnie będzie, to ta na drodze, której ja akurat nie widzę. No nic. Powoli biorę się za rozkładanie sprzętu. Dobra, jestem gotowy. Mogę iść w pole. Zamawiałem w dniu dzisiejszym mgłę, ale nie tak gęstą. Zobaczę, czy uda mi się coś sfotografować dzisiaj. Ten piękny wschód słońca we mgle. Czekam na jakąś dróżkę odbijającą w prawo, w lewo, żebym mógł wejść na tą łąkę. Ale nie widzę. A podejrzewam, że jak wyjdę do tej łąki, to będzie strasznie mokro i w moment będę miał uwalone spodnie rosą. Tak przy okazji to zachęcam Was do oglądania mojego kanału przygód fotograficznych. Teraz jakiś czas mnie nie było, bo miałem niezłe przygody z pracą i zbytnio nie miałem czasu oddać się w pełni mojej pasji, ale postaram się to nadrobić i naprawić. O, mamy dziki. Poszły. Widzicie? Chodzę tak cicho, że one nawet nie widzą mnie. A już nie mówiąc o suszeniu. O, jest tam. O. O, tam jaki duży. Postaram się ich nie wkurzać. Pewnie widzicie w moich oczach strach, ale tak to wygląda strach. Tak wygląda strach. Bo jeszcze najgorsze było to, że nie mógł gdzie uciekać w razie ataku. I pewnie aparat bym porzucił na ziemię, kamerę. I zjechałbym co pierwsze rośnie. No ale cóż, idę dalej. Nie byłem chyba posiłkiem ani głównym tematem dzików w dniu dzisiejszym, więc pozwoliłem mi odejść.
No, adrenalina podskoczyła, bo to jednak było, nie wiem ile, 10-15 metrów od małego statka, nie wiem ile tam było, 4-5 sztuk. Jednak postanawiam dać nura w tą mgłę. Trochę to ryzykowne. W jednej ręce gimbal, w drugiej ręce aparat. Dzik na drodze. Ale cóż, jak się nie zaryzykuje, to się nie uchwyci nic ciekawego. Albo zostanie się ugryziony w tyłek przez dzika. Właśnie zobaczyłem koziołka. Większego takiego. Chyba mnie nie zobaczył, ale idę powoli w jego stronę. Może uda mi się go w tej małej rzęsie mgły sfotografować. Droga jest wirowa, więc pod butami mi kamienie strzelają. Jest, widzę go. Kiepsko, kiepsko. Strasznie słabo go widzę. Pokażę wam, ale myślę, że nie będziecie widzieli. Za nią bezpośrednio jest w trawie tylko grzbiet.
Na razie będę wyłączał, bo taka przeszkoda. Dobra. Żyję. Udało mi się pokonać ten 1,5-metrowy mur. Wstawać o godzinie 4:10. Nie do opisania. Zrobię parę zdjęć i biorę się za jakieś śniadanie. Śniadanie już zjedzone. Teraz tylko spakować sprzęt i powoli ruszać do domu. Mam już parę zdjęć. Myślę, że będą Wam się podobały. Przypominam, byście oglądali mój kanał na YouTube, by być na bieżąco. Cóż, cześć, do domu.